W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży od 4 lipca na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz w portach lotniczych i morskich zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Od 4 lipca zawieszono również umowy o małym ruchu granicznym z Rosją i Ukrainą. Osoby, które do 2 sierpnia zdecydują się odwiedzić Polskę, muszą być przygotowane na konieczność okazania dokumentów. W Poznaniu zostaną zlikwidowane 44 gimnazja. Wszystko ze sprawą reformy szkolnictwa minister edukacji Anny Zalewskiej. Zlikwidowane zostaną również gimnazja dwujęzyczne oraz prowadzone przez Kościół. Miasto już teraz zastanawia się, z czego wypłaci odprawę dla tak dużej rzeszy pracowników. Ponad 200 osób zginęło, a kolejne 200 zostało rannych w zamachu w Bagdadzie. Do ataku przyznali się sunniccy ekstremiści z Państwa Islamskiego. Z zeznań świadków wynika, że zamachowiec samobójca zdetonował ładunki w samochodzie niedaleko dzielnicy handlowej. To był najbardziej krwawy zamach ostatnich miesięcy. Prezydent Turcji rozważa przyznanie obywatelstwa niemal 3 milionom Syryjczyków, którzy uciekli ze swojego kraju z powodu wojny. Według prezydenta działania tzw. Państwa Islamskiego, jak i kurdyjskiej milicji doprowadziły do tego, że Syria nie może samodzielnie funkcjonować.